Przed chwilą zakończonym meczu Świt podejmował Stalową Wolę. Zremisowaliście 1-1. Dziwnym trafem strzeliście sobie bramki obie do szatni. Jak byś skomentował ten mecz? Straciliśmy bramkę po sytuacji, na którą uczulał nas trener na pewno, bo wszyscy chyba w tej lidze już wiedzą, że Świt właśnie słynie z tak fragmentów gry. Czy to zrzuty autu, czy to rzuty rożne są bardzo groźni. No i tak żeśmy stracili bramkę. Udało się odpowiedzieć bardzo szybko i kto wie, czy nie ta sytuacja nie uratowała nas, bo na pewno później w drugiej połowie ciężko by było już w równującą bramkę strzelić Świtowi, a być może że gdybyśmy się odkryli, to Świt by to wykorzystał i jeszcze mocniej nas ukarał, ale mówię, no decydująca była chyba ta bramka na 1-1, którą udało się odpowiedzieć i z tego się trzeba bardzo cieszyć. A jak ty sam swoją bramkę oceniasz? No, obrońca Świtu Tomasz Reginis przepuścił cię wręcz chyba pod bramkę. To znaczy, myślę, że on Świtu się spodziewał czego innego. Być może on się spodziewał po prostu już przy pierwszym moim kontakcie z piłką strzału i troszeczkę się obrócił, a ja tą piłkę przepuściłem obok niego i strzeliłem po prostu w drugie tempo. Udało się i cieszę się z tego bardzo. A zawodników Świtu, kto ci, jak mówić, kogo zauważyłeś? Kto był najlepszy, kto był najgorszy? Ciężko mi powiedzieć z boiska, natomiast w każdej drużynie są jakieś indywidualności i również są i w Świcie, prawda? Ale ta liga jest naprawdę bardzo wyrównana i każdy tu może powalczyć o czołowe lokaty. No, Sokółka wygrywa na Stali Rzeszów, przed chwilą się dowiaduje, że w Płocku prowadzi Rosowia, także trzeba wyjść na boisko skoncentrowanym w każdym meczu i walczyć o swoje. A co na następnym meczu? Co, jak zagra się w następnym meczu? No, zagramy o 3 punkty, dwa remisy. Tym bardziej, że gramy w Stalowej Woli, także przyjeżdża Olimpia M-Block, zupełnie nie znam tej drużyny. Na pewno trener nam przekaże w tygodniu jakieś wiadomości na temat tej drużyny, ale na dziś cieszymy się mimo wszystko z punktu, bo każdy punkt jest cenny, tym bardziej, że na wyjeździe z solidnym przeciwnikiem, także cieszymy się, a o Olimpii zaczniemy myśleć od poniedziałku, wtorku. No, gramy u siebie, nie wyobrażam sobie innego wyniku, to znaczy nie wyniku, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zdobyli punktu. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dzie-